Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj gramy sobie w Thief Simulator. Można powiedzieć, że Thief Simulator po latach, ponieważ w końcu jakiś czas temu pojawiła się nowa aktualizacja, która dała nam jeden nowy budynek, który nazywa się Car Tuning Company, czyli będziemy napadali na, nie wiem, mechanika samochodowego, który zajmuje się też tuningiem. Nie wiem jak to tam działa. Możliwe, że jakoś w ten sposób. No, oczywiście jesteśmy na naszym najlepszym save'ie Hogaty Plus. Także sobie wszystko zapewne dobrze, łatwo i zgrabnie ogarniemy. Najpierw trzeba zrobić rekonesans, a później można się zastanawiać, jak okraść tak naprawdę tę miejscówę. Oczywiście przypomnę tylko na początku, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie subka na kanale, wpadnijcie na kanał drugi na Instagrama, fanpage'a, no i oczywiście na G2 z linku podanego w opisie pod filmem. No i teraz tak. Odkryto zwyczaj lokatora. Odkryliśmy, że mamy tutaj dwóch gości, dwóch ochroniarzy, na to wychodzi. Dodatkowo mamy jakieś kamery i je musimy wszystkie na pewno sobie teraz obadać. Wiecie, ja też nie jestem przyzwyczajony aktualnie do tej gierki, no bo jednak naprawdę sporo czasu się w nią nie grało. Także musimy zrobić tak, przejść się dookoła, posprawdzać te wszystkie rzeczy, znaleźć na pewno wszystkie kamery, może jakieś przejście od tyłu. Jeżeli nie, no to pewnie oczywiście skończy się na tym, że będziemy wchodzić. Czemu sobie to nie możemy dodać? Możemy zapewne sobie dodać, że będziemy pewnie wchodzić bramą, którą sobie otworzymy. Teraz tak, co myśmy tu mieli? Mikrokamera, urządzenie maskujące, to mamy. Złodziej, noktowizor. Noktowizor chyba był ogólny, nie? Nie trzeba było tego mieć. Lornetka by nam się w tym momencie przydała, szczerze powiedziawszy. Czy mamy... Ej, nie mamy lornetki? Czekajcie, jak się noktowizor włączał? Nie, no noktowizor to raczej nie był tutaj do szybkiego wybierania, dokładnie. Jak myśmy noktowizor włączali, czat? To jest bardzo ważna rzecz... O, dobra, ereczką. No, to jest podstawowa rzecz dla chodzenia w nocy. Powiem wam, bardzo mi tej gry brakowało i brakuje mi gierek tego typu właśnie w tym momencie do pogrania czy do ponagrywania. Więc jeżeli mielibyście jakieś gry podobne do tej, do Thief Simulatora, które można byłoby pograć, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Bardzo chętnie bym sobie takie gry ogarnął. Czyli tak, tu mają wjazd garażowy. Tutaj w ogóle jest strefa jakby, na której jest remont i do której wydaje mi się, że można byłoby jakoś wejść, tak wiecie, inaczej. Tylko nie widzę... A, tu jest rynna, dobra. Możemy się wspiąć po prostu, poziom wyżej. Przydałoby się tak, poznać na pewno zwyczaje tych gości, bo zrobimy sobie tak i wiecie, my możemy chodzić pod kamerami wtedy. Co to jest w ogóle? Ognisko jakieś zwykłe, czy... Dobra, przydałoby się też spostrzec jakieś kamery w środku, czy coś takiego tam jest. Bo przez to w ogóle... A, miałem powiedzieć, że nie przeskoczymy, ale przeskoczyliśmy. Także udało się. Dobra, zróbmy sobie tak. Okej, okay, czyli tu nie ma chyba nic. To jest brama wjazdowa z tamtego miejsca raczej. Dobra, jak tam wejść? No, to znaczy, wiecie, wejdziemy tędy chociażby, żeby później problemów nie było żadnych. Na razie idziemy sobie po siatce. Nie no, powiem wam, że chodzenie z tą niewidką to jest taki fun to watch, czy fun to game po prostu. I mamy szybkie wyjście, więc wyjście też nie będzie stanowiło problemów później, zapewne. To znaczy dobrze byłoby wiedzieć, gdzie ci goście chodzą, dokładnie. Ale nie jest ogólnie tak źle, powiem wam. Na razie wygląda to całkiem nieźle. Będziemy mieli jakiś magazyn, ten tuningowy garaż do ogarnięcia. Tutaj o, szybkie wyjście. Ej, to jest jakiś blok silnika, czy coś takiego do wyciągnięcia. Powiem wam, że też grałem ostatnio w Car Mechanic Simulator, kolejna gierka tego typu. Bardzo dobrze się grało. Bardzo przyjemnie. Nie mogę określić ochroniarza, nie? No nie mogę za bardzo. Dobra, muszą mieć jakieś kamery w środku, tak mi się wydaje. Włóż do plecaka, to jest zwykły laptop. Sejfik, który trzeba złamać szyfr.
Znakowa... Co? Czekajcie. Znakowarka laserowa, czymkolwiek to jest. Jakieś urządzenia dziwne. A tu raczej nic, to nic, to nic. Patrzymy w ogóle, co możemy ukraść, nie? Na początek, żebyśmy wiedzieli, co się opłaca wziąć. Czarny portfel. 1200, to na pewno. Telefon flat zablokowany. To też jest drogie. Wiecie, to trzeba dzielić przez 10, czyli to jest 560 na jeden wagi, jakby. Czyli to jest mniej warte niż te portfele, tego typu rzeczy. Teraz tak, tutaj czy coś mamy? Chyba nie bardzo. Okej, jakieś plakaty typowo. Okej, tu możemy podnieść samochód w ogóle? W teorii? Możemy wsiąść i naprawić taki samochód i nim wyjechać? Tuner JB02. Tego jeszcze nie miałem. Także to kradnę od razu do plecaka. To jest nowy przedmiot, który jeszcze nie był mi znany. PBB też 2000, więc to jest 1000 na 1 wagi. Więc koks. Dalej mniej niż portfel, szczerze powiedziawszy. Ale to już mniejsza sprawa o to. Tu mamy zamek elektroniczny. Tutaj mamy bramę, którą możemy sobie jakby co otworzyć i nią uciec tak naprawdę. No bo tutaj oni tu raczej chyba nie przychodzą. Chodzenie po schodach w tej grze, pamiętam, że to był problem. Problematyczny był. Nie ma tu żadnych kamer. To mnie zawsze dziwi, że w takich miejscach nie ma kamer. Dobra, otwórz powoli. Mamy dysk twardy, pendrive. No i to są w sumie rzeczy, które mogłyby się znajdować w takim miejscu naprawdę. Ale jako, że są tanie, no to widzicie, no to mamy 400, tu mamy no jeszcze w sensie mniej. Mysz do laptopa to jest 600, to w ogóle nie jest złe. 600 taka mysz do laptopa, no za jeden wagi. Dobra, otwieramy sobie to, sprawdzamy. Konsola X-Cube, ona 100 na przykład kosztuje na jeden wagi, nie? Także to jest. Damski portfel się przyda, bo on jest do sprzedania. Drugi nam jest potrzebny. Czarny projektor to jest 800, to jest 600 na jeden wagi. Co tu mamy? Router. No, router tym bardziej się nie opłaca. Dobra, otwieramy safe. Dobra, jak to się otwierało? Tup, 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 tup. Teraz drugą. I teraz tą. No, no, no. Dawaj. Mamy to. To otwieramy na głośno. Cyfrowy PB. I to była jedyna rzecz tutaj akuratnie. Tu jest jeszcze drukarka. O Jezu, ale ona jest tania w porównaniu do wagi, nie? Możemy wziąć tak. Na pewno te myszki do laptopa. One są drogie w opór, jak jest jeden za 600. Czy coś jeszcze takiego wartego uwagi? Czarny projektor i telefon i mysz do komputera. Ta jest nawet 700, bo tamta była chyba mysz do laptopa, ta jest do komputera. Te klawiatury to już tak mniej warte, nie? Bo one nie są nawet 300 warte. Więc na jeden wagi, więc to sobie na razie owalimy całkowicie. Nie jest to nam potrzebne. Mamy jeszcze jedno pomieszczenie do sprawdzenia ogólnie. Ale ten samochód ciekawi mnie naprawdę, czy można byłoby go naprawić i nim wyjechać. Wydaje mi się, że pewnie można tak zrobić. A właśnie, bo to jest jeszcze ta strefa, której w ogóle nie sprawdziłem, powiem wam. Dobra, sprawdzamy, co tam jest. Ciekawego, słuchawki to nie, biały projektor to jest nawet warte, to jest warte oczywiście. Skaner już mniej warty. No, zaraz nam się miejsce w plecaku skończy. Ale w sumie jakby się nam skończyło miejsce w plecaku, mamy blisko samochód, żeby zapakować trochę rzeczy. Chociaż ja nie wiem, czy ja mam schowek wolny. Sprzedawałem przed chwilą trochę rzeczy. Ale nie wiem, czy akuratnie. Okej, było blisko. Nie wiem, czy akuratnie miałbym w tym schowku miejsce. Bo schowka nie sprawdzałem w ogóle. PBB, dobra, to ukradnięte. No te same rzeczy właśnie stąd, takie bezpośrednio nowe nam zajmą trochę slotów. Skaner na razie nie. Tu mamy co? Imaczka, mamy mysz. W ogóle ta mysz 25 do imaczka, no. A tamte takie drogie.
Były, dobra. Uszkodzony jufon to nie, to mnie mało obchodzi uszkodzony jufon. Jeszcze jedno pomieszczenie jest. A, taka kantyna bardziej można powiedzieć, nie? Czyli miejsce, w którym można się czegoś napić, coś sobie zjeść, pooglądać ewentualnie. Tablet, no jest nawet, to nie jest jeden wagi, to by można było wynieść, oczywiście tylko i wyłącznie do wyniesienia, to jest kibel. W kiblu nic nie ma kompletnie, jest papier toaletowy, ale ja wiem, że to teraz towar deficytowy może być, ale chyba nie w grze jeszcze, że tak powiem. A tu jest w miarę jasno. Tak by the way, a bo już się, nie, dzień się robi, nie, to był... Tu się świeciło po prostu. Okej. No, ten samochodzik fajnie byłoby takim wyjechać. A widzę, że jest szansa na zrobienie takiego myku i wyjazd. Dobra, to? O Jezu, jak to się robiło. Już nie pamiętam czat. Czekajcie, to tak szło, tak szło, tak szło. Tak szło, tak i tak. Dobra, otworzyliśmy sobie. Teraz możemy sobie drzwi otworzyć i jesteśmy w ogóle w tym miejscu. Okej, tu mamy kolejne rzeczy, które możemy ukraść. Tu jest część jakby z budowy. A nie, to tylko jedna rzecz była w takim razie. Okej, dobra, spoko, rozumiem. I teraz możemy w teorii stąd sobie wyjść. Czekajcie, tak już możemy stąd wyjść, to zabierzmy jeszcze jedną rzecz jakąś, nie? Czekajcie, to zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie przejście szybkie do ochroniarzy. Żeby ich widzieć po prostu, dobra. I możemy wziąć ten telewizor wtedy przynajmniej ze środka. I tak nas nikt nie zobaczy z tym telewizorem, jak będziemy iść. Zapewne. Za to my widzimy ochroniarzy, którzy nie zwracają na nas uwagi za bardzo. Dobła, dobła, nie ma żadnej kamery raczej tutaj już więcej. Tak mi się zdaje. No idziemy, mamy bardzo, powiem wam, jeżeli chodzi o sam schemat, jest to bardzo, bardzo łatwy budynek do obrabowania. Nawet jeżeli nie miałbym tej niewidki, to i tak myślę, że byłoby łatwo. Dobra, mamy to, jeszcze wejdziemy sobie do środka, sprawdźmy, czy tak, mamy schowek pusty, także wrzucimy tutaj parę rzeczy. Myszka, oprogramowanie, TPPB, TLC, biały projektor, czarny projektor, cyfrowy PB, PBB, tuner. Ile mamy jeszcze? O, panie, what a shit. Wszystko możemy tutaj wrzucić, szczerze powiedziawszy. Nawet jeszcze mamy miejsce i mamy cały plecak jeszcze do zrobienia. Także, no powiem tak, skoro mnie zapraszają i mówią, no chodź, ukradnij sobie to, to ja nie będę taki zły, ja skorzystam po prostu z zaproszenia, które dostałem. Okej, tu jeszcze nie byliśmy. A to się przecież da otwierać. I tu mamy jeszcze tuner. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Tu jest tunerek, czy tam jest coś jeszcze do wzięcia? Trudno powiedzieć, za chwilę zobaczymy zapewne. Byliśmy tu w nocy, to mogliśmy wszystkiego nie zauważyć i na pewno wszystkiego nie zauważyliśmy. Ale czy tu coś jeszcze jest? Ten blok silnika wygląda podejrzanie, jakbym go mógł ukraść. Nie, nie mogę. A kolega to co robi? Tutaj na tym rusztowaniu coś może? Nic. Kompletnie nic. Kompletna kompromitacja. Nie, no ja myślę, że ten samochód dałoby radę wziąć, powiem wam. Mam wrażenie, że samochód można byłoby śmignąć. A na pewno się mogę włamać do sejfu jeszcze. O kurde. Dobra, zdobiłem. 31. Ja cię chrupia, czekajcie. 31. A, bo nie mogłem w drugą stronę obracać, okej.
Teraz 39, no. I teraz jeszcze. Dobra, no przypominam sobie techniki kradzieży, jeżeli chodzi o sejfy. Ok, cyfrowy PB, czyli będziemy mieli chyba wszystko z tych nowych rzeczy. Mam przynajmniej takie wrażenie. To trzeba byłoby wynieść. Tego do plecaka nie włożymy ewidentnie. Co jeszcze do plecaka możemy schować z takich jakichś droższych troszeczkę rzeczy? No ten samochód byłby fajny. No jego do plecaka nie włożymy ewidentnie. Tego też, frezarka. Dobra, tu jest tak, brązowy portfel jeszcze drogi. Telefon flat zablokowany, okej. Telefon flat zablokowany, ok. Już mam prawy plecak znowu zapełniony, by the way. A bo tu portfele jeszcze były i to te drogie takie. Dobra. Biorę tę frezarkę. I idę z nią do mojego wyjścia, które sobie przygotowałem do wychodzenia z takimi przedmiotami. Proszę was bardzo. Okej. No patrzcie na to, wydaje mi się, że ci ochroniarze to już za długo w tej firmie nie porobią. Dobra, od razu damy, jeszcze do schowka coś wrzucimy, to może akuratnie uda nam się coś jeszcze zapakować, powiem wam. No ale z tej kradzieży naprawdę sporo się zarobi. No i ogólnie, tak jak powiedziałem, to jest też nowe miejsce, które po prostu sobie obrabujemy. Także spoczko, dobra, użyj i teraz tak. Laptop. Jeszcze możemy jedną rzecz dać, chyba nie bardzo, nie. Ale sam laptop to już jest 5 kilo powiedzmy, jeżeli chodzi o plecaczek. Także znowu pyk, niewidka. I wchodzimy na górę. Wchodzimy sobie do środka. Tu nic nie można było zabrać, stąd też chyba nic. A jeszcze na górze mi się wydaje, że coś zostawi... tu jest jeszcze jedna rzecz do zgarnięcia. Dobra, poszedł sobie. Od razu weźmy to. Idziemy z tym do wyjścia. Wszystkie maszyny im ukradł. Patrzcie na to. Widzieliście ten bug? Jak byliśmy w domku, mogliśmy to jakby położyć na ziemię. Dzięki czemu mogliśmy... Oj, dupia. Mogliśmy szybko biegać. Okej, bugowanie gierki, jak zwykle. Ale to był dobry sposób, szczerze powiedziawszy, wiecie. Dobra. Ja wchodzę do środka z powrotem. Kradnę co popadnie, że tak powiem. Niszczarka biurowa. Mam miejsce, to bierę. Tak samo. Tak samo robimy. Mamy jeszcze parę miejsc. To zajmuje chyba te większe miejsca, nie? I jedno i drugie. Także to będzie maksimum, ile będziemy mogli stąd wynieść takich przedmiotów wielkich. Teoretycznie jakieś obrazy, ewentualnie telewizor jeszcze moglibyśmy wziąć. Dobra, ja biorę na pewno to. Ten skaner, uszkodzony UFON to nie. iMac to jest do plecaka, to też tak średnio. Telewizor już zabraliśmy. Mikrofala do plecaka to nie, to też nie do plecaka. To tanie wszystko, czad. To jest tanie jak barszcz. Drukarki nie weźmiemy, bo ona A jest tania, B nie mamy już miejsc, jeżeli chodzi o zapełnienie naszego samochodu. Okej, oznaczyliśmy sobie gościa. I co stąd jeszcze możemy wziąć? Monitor teoretycznie. Monitor to jeszcze trochę pieniążków było, które mogliśmy zarobić. Jeszcze jeden monitor i już nie mamy miejsca. Ok, super. No, drukary nie weźmiemy. W normalnych warunkach bym ją pewnie wziął, ale ona jest bardzo mało warta i nieopłacalna. Zastanawia mnie to wejście do pojazdu. Ej, bez kitu, to wygląda jakby dało radę ten pojazd wziąć. Ej, dobra, jak z niego wyjść teraz? O nie. O nie, ludzie. Jak się z samochodu wysiadało? Nie, ja nie chcę używać. On jest zepsuty. Nie. No nie mów, że my nie mieliśmy do środka jednak wchodzić.
Ajajajajaj, nie wiem, czy ta gra nie przygotowała się do tego, że powinniśmy wejść do samochodu, czy wiecie, ja po prostu mogłem zapomnieć, że jest jakiś inny przycisk od wychodzenia z samochodu. Mogłem też nie trafić na ten przycisk, ale czuję się oszukany trochę, skamowany w tym momencie, ale myślę, że w tym momencie też zakończymy sobie dzisiejszy odcinek Steve Simulatora. Pokazałem wam tak naprawdę wszystko, co mogliśmy ukraść w najnowszej aktualizacji do tej gry. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś fajne gierki podobne do tej, możecie śmiało pisać w komentarzach pod filmem. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć!